Dzień dobry, to jest rozmowa z panem mecenasem Władysławem Bieńkiem, pierwszym prezydentem Mielca, wybranym już w ramach wolnych wyborów samorządowych, jeszcze wówczas przez Radę Miasta, wiosną 1990 roku. Panie mecenasie, proszę krótko powiedzieć, jakie to były czasy, jaka była kampania wyborcza, jaki był program, no i jakie były pierwsze dni samorządu miasta Mielca. Wiosna 1990, bo o tym roku mówimy, to był czas wielkiego, a jeżeli nie wielkiego, to naprawdę sporego entuzjazmu. Może nie we wszystkich ludziach, ale w środowiskach, w których ja się obracałem, to znaczy Solidarność i Klub Inteligencji Katolickiej, byliśmy pełni wiary, że uda nam się przekształcić Polskę, ale może zostawmy Polskę na boku, bośmy Polski, myśmy tą lokalną Polskę przekształcali, to znaczy Mielec. Było wtedy dużo wiary w ludziach, wiary w to, że zrobimy to dobrze, że zrobimy to uczciwie, że zrobimy to tak, żeby obywatele Mielca, ludzie mieszkający tu, wiedzieli, że to jest ich miasto. Czy nam się udało? No, że tak powiem, odpowiedź na to pytanie, no nie ja powinienem udzielać, bo ja byłem bardzo w to zaangażowany. Ja osobiście uważam, że udało nam się, ale to może być bardzo indywidualna odpowiedź, bardzo taka autorska, ponieważ brałem w tym udział, no i chyba no niepośredni. W tymżeż roku 1990 zresztą sama akcja demokratyzacji, czy przygotowywania się do zmian zaczęła się w 1988 przez utworzenie Komitetu Obywatelskiego Solidarność. Przygotowywaliśmy kadry pod tą zmianę, kadry pod przede wszystkim przyszłe wybory. A te wybory dokonały się 27 maja 1990, ale też po zmianę kadr też gospodarczych, w szczególności w ówczesnym WSK w Mielcu. I na tyle, na ile byliśmy w stanie tej wymiany, tego przygotowania kadr i tej wymiany dokonaliśmy. Dokonaliśmy, to mówię, mówiąc dokonaliśmy, myślę o pewnym środowisku zgromadzonym przy Komitecie Obywatelskim. Jeżeli chodzi o Radę Miasta i samorząd lokalny, myślę, że wtedy udało nam się wyłonić, powiem tak, najlepszą radę, jaką miał Mielec przez te 24 lata. Dlaczego najlepszą? Wyłanianie kandydatów na radnych następowało przez wielokrotne konsultacje. Radnymi zostali ludzie, którzy mieli jakiś dorobek, a to lekarze, a to nauczyciele, a to prawnicy. Ludzie, którzy zaznaczyli się w Mielcu swoją działalnością i ci ludzie zgodzili się zostać radnymi i zostali wybrani. Późniejsze rady, ja nie chcę nikogo w tym miejscu obrażać, ale zadziałał efekt demokracji. Ludzie wybierali podobnych do siebie, więc czyli dzisiaj rada oddaje poziom, sposób myślenia tych ludzi, którzy dokonali wyboru i którzy zdecydowali się iść do wyboru. I to jest no na pewno poziom tych rad. Powiadam, nie chodzi o dyskwalifikację czy ludzi będących dzisiaj radnymi, czy tych, którzy byli w dwudziestoleciu, czy w 24-leciu, ale no, ich zaangażowanie, ich zainteresowanie,
no, odbiega od tej pierwszej rady. Pierwsza rada to byli ludzie pełni entuzjazmu, że wspomnę doktora Rusina, że wspomnę profesora świętej pamięci, zresztą obydwaj, Mikitiuka, że wspomnę lekarzy Gromnego i Mościckiego, że wspomnę nauczycieli profesora Osnowskiego, czy nauczyciela pana magistra Wróblewskiego. Byli to ludzie, którzy chcieli coś w Mielcu zrobić, którzy chcieli wziąć za to odpowiedzialność i myślę, że na ten moment, na ten kryzysowy moment, no bo trafiliśmy na wielki kryzys w Mielcu, nam się udało doprowadzić do wytrzymać ten okres kryzysu i zasiać ziarno przekształcenia. To zasianie ziarna przekształcenia w sytuacji, kiedy WSK straciło odbiorcę radzieckiego, polegało na tym, że my szukaliśmy, ale muszę powiedzieć odpowiedzialnie, z wielką życzliwością w rządzie. Myślę tu o byłym o świętym ministrze Kuroniu, myślę tu o ministrze Bonim, z wielką życzliwością u tych ludzi i ówczesnej też premier Suchockiej, którzy chcieli Mielcowi pomóc w sytuacji kryzysowej. I uważam, i wtedy to powstała właśnie koncepcja specjalnej strefy ekonomicznej, którą ówczesni rządzący, myślę o rządzie centralnym, do Mielca no niejako przynieśli, może przynieśli to jest złe słowo, bo oni przynieśli z naszej inicjatywy, bo my dobijaliśmy, my, mówiąc my, to myślę nie tylko o sobie, myślę przede wszystkim o świętej pamięci Staszku Pradykule, który robił wielką robotę w Warszawie, wielką robotę w rządzie, wielką robotę w Sejmie. To on nam zdobywał sprzymierzeńców, to on spowodował, że Mielec rząd postawił sobie jako taki wzorcowy przykład tego, że da się zmienić strukturę myślę o gospodarczej, ale też w jakimś sensie w konsekwencji społeczną miejscowości. Natomiast w następstwie oczywiście chodziło też o cały kraj. Ja może tutaj wtrącę, bo miasto Mielec partycypowało również w Agencji Rozwoju Regionalnego Mieleckiej. Tak, więc różne były antidota na kryzys. Do dzisiaj tego już pewnie wielu nie pamięta, może starsi pamiętają czasy strajków WSK, braku wypłat, manifestacji ulicznych i pierwszym takim antidotum, jakim miało być, czy próbą rozwiązania kryzysu mieleckiego, była Mielecka Agencja Rozwoju Regionalnego, która no, została założona z udziałem Solidarności, z udziałem miasta i z udziałem byłego WSK. Ale również w tym była życzliwa pomoc, zwłaszcza o ile pamiętam, ministra Boniego, przepraszam, nie Boniego, ministra przemysłu Wacława Niewiarowskiego. Tak. I to był taki pierwszy zaczyn. Oczywiście Mielecka Agencja Rozwoju Regionalnego to była jakby zasianie ziarna o małej skuteczności, ale to był początek pewnego procesu. Natomiast większym przedsięwzięciem była specjalna strefa ekonomiczna, której koncepcja urodziła się przed rządem SLD jeszcze i decyzja polityczna co do uruchomienia zapadła za rządów Suchockiej. Natomiast rząd po Suchockiej przyszedł rząd Oleksego, SLD niczego nie zepsuł i doprowadził do końca uruchomienie strefy. Właśnie to ja uważam, to żeśmy doprowadzili do
przekształcenia Mielca gospodarczego przez uruchomienie specjalnej strefy za największy sukces pierwszego samorządu. I oczywiście samorząd był tylko partycypantem, jednym z udziałowców, bo decyzje takie strategiczne zapadały w rządzie, ale to, że ten proces udało się uruchomić i udało się doprowadzić do tych zmian, ja sobie z perspektywy 24 lat poczytuję za największy sukces. Czy można było inaczej przekształcić Mielec? Być może można, ale nikt nie pokazał, żeby to zrobić lepiej. Dzisiaj Mielec gospodarczo na Podkarpaciu stoi najlepiej, mówiąc popularnie. Najlepiej gospodarczo stoi. I miasta o podobnej monokulturze jak Stalowa Wola, czy Tarnobrzeg, czy nawet Dębica, która za czasów przed rokiem 89 miała różne rodzaje przemysłu i o wiele lepiej się rozwijała jak Mielec, pewnie no dzisiaj są z tyłu za Mielcem. I to jest w moim przekonaniu bardzo ważne, że zaczęliśmy proces, który dał owoce. Powiadam, można mieć różne zdania, ale nie można tego ukryć, że porównując do innych, Mielec funkcjonuje lepiej niż inne miejscowości na Podkarpaciu. Dziękuję bardzo.